you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's gone in circles, I'm trying to fight it, getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began, just start again. Oh, you won't see the light until the dark. Dzień dobry, kochani. Dzisiaj widzimy się w naszej pralni, suszarni. Chciałam wam pokazać, jak dzisiaj zaczęłam dzień. Artur mi zdjął roletę, tą roletę z kuchni. I ja ją postanowiłam wyprać. I zobaczcie wodę. No, może nie jest najbrudniejsza, może nie jest najczystsza, ale jest taka, wam powiem. Taka, że nie widać tego. Naprawdę jak roleta wisi, to tego nie widać. Pomimo tego, że jest biała, ja ją zdjęłam tylko po to, że po prostu tam widać, że były muchy. Wiecie, muchy. I są pewne takie ślady po muchach, a że w tym roku jest bardzo dużo much. To po prostu już mnie to zaczęło denerwować. Mówię, już nie czekam na jesień. Nawet niech sobie będą te muchy, ale już muszę to wyprać. I zobaczcie, ja ją wyprałam. I zobaczcie po prostu wodę. Tego nie widać, bo ona się cały czas na oknie wydaje biała. Ale nieźle jest, nie? No, ale już jej tutaj płukać nie będę. Wyciągam korek i ja tylko ją rozwieszę na suszarce w ogrodzie i ją z węża poleję. Takie będzie najlepsze płukanie. Bo tutaj to bym się, wiecie, męczyła z tym płukaniem nie wiadomo ile czasu, a tak ja ją po prostu rozłożę. Tak ją przeniosę do ogrodu, ją rozłożę i ją po prostu spłuczę z węża. I tak będzie najprościej, najłatwiej. O, widzicie co tu się wyprawia, nie? No, także lecę do ogrodu z nią. Dobra, mam węża i płukanko. I takim oto sposobem ona momentalnie wyschnie tutaj na słońcu. Mam ją całą, zobaczcie, rozłożoną, także cała się wypłucze, cała wyschnie. I po co się tam w domu męczyć z jakimiś wannami, układać, cudować, jak można coś takiego zrobić. Znaczy, no wiadomo, no, jak się ma ogród, to można, no jak nie, no to trudno, trzeba by było ją suszyć w domu i płukać. Ale póki jest pogoda, trzeba takie sprawy wykorzystać. I to zrobić. O, proszę, jak elegancko. Aż miło się tak robi, bo to momentalnie jest zrobione. I jak nowa. Ja już ją tak piorę któryś raz, także nie ma problemu z nią. No, także ja ją zostawiam. Powiem wam, upał w ciąg dalszy. Wczoraj wieczorem troszkę popadało. Troszkę. No i na tym koniec. Jeśli chodzi o deszcz. Dalej upał. Widzicie, taki fajny żwirek wsypaliśmy między te płytki. Ja ten żwirek dostałam jeszcze od taty. Znaczy my dostaliśmy od taty, ale już nam się skończył i nie, no nie wystarczyło, więc trzeba będzie chyba się wybrać do rodziców po żwirek. No, fajnie to wygląda, bo chwasty wtedy, wiecie, tak nie rosną. No hej, ja przy garach robię gulasz i ten gulasz będzie w przepisie. Także od razu odsyłam was do przepisu na gulasz, ale myślę, że ten gulasz się pojawi później niż ten mokry. Jeszcze zresztą zobaczę, nie wiem czy jak się wyrobię z, no, z montażem filmu. W każdym razie to będzie dzisiejszy obiad i będzie to też przepis, bo tak sobie pomyślałam, że jest to troszeczkę taki gulasz trochę inny niż zawsze robię, więc wam pokażę. Zawsze to jakaś tam nowość, a wy mi piszecie, że mam więcej przepisów robić, no to robię po prostu.
Także ja działam i powiem Wam, że już tak działam, że mi ślinka cieknie tutaj, bo już jestem naprawdę głodna. Jeszcze zaraz okno muszę umyć, zanim roleta mi wyschnie, zanim ją powiesimy. To muszę jeszcze tylko po obiedzie okno umyć i zobaczymy, co tam dalej, ale też wiecie, ja nie chcę tak przeciążać tej nogi, więc za dużo robić nie mogę. Gulasz mi się tam dusi, a ja przyszłam sobie do ogrodu, idę pod jabłoń, sobie skubnę jakieś jabłko, bo już jestem bardzo głodna, a nie chcę nic jeść takiego, wiecie, żeby się nie najeść. Sobie zaraz, o, już widzę moją zdobycz. Idę sobie po super pyszne jabłuszko. Dobra. Dużo jest jabłek. Leży bardzo dużo. No, tu jedno, tam drugie, trzecie, dziesiąte. Dobra, wytrę sobie tylko tak w fartuch. A tylko tu też jeszcze świerszczy. To jest to. Ja wezmę sobie jeszcze jedno. O. Tu jest takie ładne. Tu. Dobra. Zjem sobie chwilę. Usiądę na hamaku. Oj. A potem już naprawdę nic nie robię, bo noga mnie boli. Oj, ale wiaterek się zruszył. Czyżby to znaczyło, że będzie padać? Dobra, chwilę sobie usiądę, zjem. Taki przed obiad, żeby z głodu nie paść. Mam mojego masterchefa. Widzicie? Mój masterchef. A fajny wiaterek teraz się zrobił. Teraz Wam pokażę, co ja robię z ogryzkiem. A, nie było za. A, to nic. Może następna. Trafi za. Trochę za słabo rzuciłam. To jest jeszcze smaczniejsze. Bardziej twarde. Ja wolę twardsze. To jest pyszne. Pyszne to jabłko. No, dobra, gotowi. Lecimy. 3, 4. Też nie. No trudno. Idę do domu, żeby chałupy nie spalić, nie? No, a oto mój obiadek, który zrobiłam dla nas, to jest wersja Arturowa, to jest wersja Lenkowa. Idziemy jeść. Roleta wybrana, zawieszona.
Jeszcze tylko musi się tutaj wyrównać, ale to się wyrówna, zawsze się na drugi dzień już no i tam wyrównuje. Obciera tam obciera, ale to już jutro rano załatwimy. No tam, ale przy tym... A teraz robię kolację. Myszko nawaliłaś, nie umiałaś tego? Tak, nawaliłam. Czy to ja nawaliłem? Razem nawaliliśmy. Nie, ja... Ale już dzisiaj nie mamy siły, po prostu już nie robimy, tym bardziej, że ja już wstać nie mogę. Muszę się usiąść, bo cały dzień na nogach jestem. Serek wiejski będę miała na kolację razem z pomidorkami. No, to będzie moja taka kolacja na szybkiego.